Siema. 7-3. Mamy materiały na miecz. Także jest potencjał. Płyniemy od razu do przystani. Tam się trochę rozeznamy jeszcze. I spróbujemy znaleźć kowadło. Skóra morskiego węża. Bryłka złota. Węgiel. Sporo się dzieje ostatnio, co? Kurwa, już prawie 40 godzin gramy w tą modyfikację. To jest dużo. To jest, kurde, dużo. Poziomu nie mamy jeszcze. Tak tam się, kurde, akrobatyki nauczył i jakichś tam łowieckich jeszcze mogłem. No i dobra. Jeszcze 5 expo. Bagienne ziele, ale akurat do tej porcji dodałem ususzone ziele lecznicze. Bardzo ciekawe. Czuję się o wiele lepiej. Naprawdę? Tak rzadko ktoś tu trafia? Człowieku, przecież sam przechodziłeś przez te... Nikt w mieście o was nie... No, nie do końca. Kilka osób wie, ale w większości... Kolego, pomyśl! Kto będzie wysyłał ludzi na pewną śmierć na bagnach, gdy wyspie grozi atak? Tutaj też to jest. Dwa są. Jest tutaj, patrzcie.
to 5 plus 5. Super. Zobaczmy też statystyki tego rapiera. 105 plus 5. Nie warto. Tutaj możemy go uwolnić, tak? Coś ten desen. Dinkel tak łatwo mnie nie wypuści. Jakoś dam radę. Tylko nie próbuj go pobić. Facet jest tutaj powszechnie lubiany. Gdybyś rzeczywiście chciał mi pomóc, to upozoruj, że idziemy coś naprawiać w innej... Wszyscy wiedzą, że byłem cieślą i... A co dalej? Będziesz musiał samemu coś wymyślić. Homer. Tylko jeden. Hej, ty! No dobra, tylko gdzie? Ej, ty! Pohandl... Tylko dwie? Idę na bagna. Znowu. Tylko, że teraz mam trochę lepszą broń. Łuk teraz trzeba ogarnąć jakiś. Także zręczność sobie podbijemy na pewno. Gdzieś tak do 90. No i przy okazji można będzie się zacząć rozglądać za nowym mieczem też na przyszłość. Ale ten łuk to trzeba wymienić. Wiem, że jest łuk, który 90 wymaga zręczności. Ewentualnie mogę nauczyć się tworzyć łuki. Tylko kurde, ja też power spike'a potrzebuję. Jeszcze idzie? Biegamy po całych bagnach i szukamy goblinów. Cię jakoś was znajdę.
55% mamy w jednoręczną. No łukiem myślę, że najszybciej znajdę. One się gdzieś mogły zrespić. Skupiłem się. Idziemy normalnym przejściem. Nie, no kurwa, bez sensu. No muszę tam znaleźć. Nie, no muszę to znaleźć, bo on poszedł do miasta. To będę miał ból dupy, że jak nie byłem na bagnie, to tego nie zrobiłem. Tu myślę. Dupa, byłem tu już. Kurwa mać. Nie mam kurwa zielonego pojęcia. Chodzenie bez celu po bagnach.
No nie, przeszukałem wszystko. Przeszukałem kurwa wszystko. Każde pierdolone miejsce. Idźmy w stronę winnicy. Nic kurwa nie widzę. No to musi być tu, w tym kierunku raczej. Jaszczur. Harry. No proszę, jednak można. Znowu jedna z tych głupich kwestii. Hej, przyszedłeś mnie pojmać? Pojmać? Przemytnicy zapewne nie daliby mi odejść wolno. Jeszcze przed atakiem orków widziałem, co się święci. W takim stanie na nic wam się nie przydam. Śmiało, chłopcze. Współpracuję z przemytnikami, ale nie zamierzam zabijać bezbronnego starca. Dałbym głowę, że już cię kiedyś widziałem. Jeśli przybywasz z Londram. Rodak, tak, teraz pamiętam. Widywałem cię w Dumie Wyspiarza. Pomógłbyś starcowi? W tym stanie dalej już nie zajdę, a ty Nim ci pomogę, musisz mi powiedzieć jedną rzecz. Co chcesz wiedzieć? Statek, na którym się tu dostałeś, przewoził wiele cennych... Owszem, wiem, gdzie mógłbyś tego szukać. I nawet ci powiem... Zaprowadzę cię w... Gdzie konkretnie? W pobliżu jest winnica. Myślę, że jakoś dam radę cię tam zanieść. Dziękuję. Nigdy nie myślałem, że na start... Tu są. To może być pewna poszlaka. O! Tam to będzie. Tutaj tak właściwie już byłem. Tędy nie. Dobra, deskortujmy go najpierw. Jesteśmy na miejscu. Tutaj szybko interesują się od... W takim razie moja kolej dotrze... Gdy ocknąłem się na wybrzeżu, znalazłem pięknie zdobiony miecz. Niestety, wstając, chciałem się na nim oprzeć, ale wyślizgnął... Dzięki. To już mam. Sporo szukania w tym zadaniu.
Jest. Nie. Chyba większość rzeczy i tak już mam. No ale nie wiem, kurwa, gdzie są wszystkie. Mogę do miasta się udać, tak? Chyba ja mogę tą zanieść, tę szkatułę, czy tą inną? Pełzacze, wojowniki są polne. Idziemy do tego drugiego. Do tej drugiej winnicy. Zabierz. Ale co? Przychodzę do ciebie w pewnej delikatnej sprawie. Podobno wyrzuciłeś stąd swojego brata. Możesz mi powiedzieć, o co poszło? A poszło o to, że chciał odebrać mi moją winnicę. Jestem pierworodny, więc to ja mam do niej prawa. A testament? Na pewno możecie dojść do porozumienia. Ja tylko walczę o swoje. Co się wydarzyło, to się wydarzyło. Przepraszać nie będę. Dlaczego w ogóle o to pytasz? Chciałbym ci pomóc. Co? Tak po prostu? Jaki masz w tym interes? Znajomość z właścicielem najsłynniejszej winnicy na świecie jest raczej sporo warta, nieprawdaż? Oczywiście, że tak. Dobrze, skoro już tutaj jesteś, to możesz mi w czymś pomóc. Chcę, by ktoś niezależny wypytał moich pracowników o ich opinię w całej tej sprawie. Dzięki temu będę mógł lepiej zabezpieczyć... Masz jakieś podejrzenia? Zacznij od starego Liama. Zawsze miałem wrażenie, że wolał Andreasa. W takim razie... Świetnie. Co myślisz o konflikcie? To najgorsze, co spotkało winnicę od wielu, wielu lat. Nigdy bym nie pomyślał, że na starość będę musiał patrzeć, jak synowie Valeria...
już nie choruje? Bez obaw. Teraz dokładnie sprawdzamy świeżość produktów. Sam widziałem. Czy... Ej, ty. Co myślisz o ostatnich wydarzeniach w winnicy? Co tu wiele mówić, jak to u bogatych. Wojują ze sobą, żeby mieć jeszcze więcej dla siebie. Szkoda tego Andreasa. Znam go odkąd był jeszcze małym chłopcem. Inteligentny i pomysłowy. Czyli wypytujemy każdego. No name'a. Hej, ty! Kogo woli? Jasne, że Holdwiga. Fazy z krwi i kości. W dodatku cokolwiek się między nimi dzieje, to Andreas powinien jak najszybciej odpuścić. Kogo wolisz? Holdwiga czy Andreasa? Jasne, że Holdwig. Ej, ty! Kogo woli? Jasne, że Holdwig. Ej, ty! Kto według... Sądząc po twojej twarzy, należysz do tych, co nie... Ani Holdwig, ani... Dlaczego? Valerio na pewno by chciał, żeby opiekowali się jego dziedzictwem. Rozmawiałem nawet o tym z... Chwila. Hej. Mądra decyzja. Ej, ty. Rozmawiałem z twoimi ludźmi. I co? Większość z nich cię popiera. I jest zadowolona z twojego sposobu zarządzania winnicą. Najciekawsza była moja rozmowa z Liamem. Zdaje się, że jest przeciwny całemu konfliktowi i chciałby was widzieć pogodzonych. To dobre wieści. Obawiałem się, że będę musiał walczyć z jakimiś buntami lub protestami. Nie zmienia to faktu, że głównym problemem jest mój brat. Oraz ten sęp, który wokół niego krąży. Gerhard. Kim jest ten cały Gerhard? Kimś w rodzaju handlarza. Skupuje plony od farmerów i od dawna próbował wchodzić z naszym ojcem w jakieś układy. Teraz wyszedł podatny grunt i przerzucił się na Andreasa. Sądzisz, że bez niego Andreas wycofa swoje roszczenia? Nie wiem, czy wycofa, ale na pewno. Od śmierci Valerio jestem najbliższą mu osobą. Zrozumie, że zrobiłem to dla dobra nas obu. Mówiąc krótko, mam się pozbyć Gerharda. Tak, ale nie możesz zwyczajnie go pobić i wrzucić do kanałów. Tutaj trzeba miejskiego podejścia. Miejskiego? No wiesz, intrygi, spiski, szare eminencje i zdrady. Musisz go w coś wrobić. Wtedy Andre... Ruszam do miasta. Powodzenia. Masz pomysł, od czego powinienem zacząć? Cóż, Gerhard ma bardzo dużo znajomych wśród miejskich kupców. Porozmawiaj z nimi. Może... Okej. Miasta. Oczywiście.
chwilka. Nie ma nic ciekawego. Znasz Gerharda? Ma całkiem niezły towar. Zawsze świeży, dostarczony na czas, ale te ceny... Tu w lewo. Znasz go. Dobrze, że nie muszę z nim handlować, bo już dawno byłbym bankrutem. Pewnie Gerstandowi da...